Pamiętnik małego Marianka. Był mroźny grudniowy wieczór 1951 roku. W starym dwusztokowym familoku na Rindorfie upa Paulek sterczał w oknie wielkiej izby i trzymał w swych wielkich jak pecyny chleba rękach małego Marianka. Wypatrywali pierwsze gwiazdki na niebie, a tam za oknem leciał śnieg, taki bieluśki jak poszkrobione pierzyny na łóżku umy. W otwartych dźwirkach kachlocha czaskał i uczął polący się i czerwieniuśki wągel, a tata Marianka Paweł co chwila grzebał okiem w piecu, nabierał wąglowską kastli i hajcował jak głupi. Z kuchni woniało smażonym w brytwanie karpiem i kapustą z grzybami, kiedy dymfowała się w bradruże. Uma Cilla warzechą mieszała pandzole, co warzyły się w zupie, a mama Marianka Stefka nakładała makówki z wielgachny michny do wielkiej asiety i wydobywała co większe rodzynki. Marianek śmiał się i przywierał nosem do zimnej szyby, na kiedy mróz wymalował pięknie jak na obrusie ciotki Lucy wzorki, a upa recytował mu do ucha. Leci, leci, skrzydeł niemo, siado, siado, zatka niemo. Na starej grubie litandra do szoli włazili wyznaczeni na dzisiejszą zmianę Birkmony, a szybowy dzwonek dzwonił im pięknie, a zza okna dolatywały ciche dźwięki najpiękniejszej melodii świata. Holding knobbe im Loki Kenha.
Szczęść Boże. Witam wszystkich parafian zborowej wsi. Spotkaliśmy się w ten wilijny wieczór, nastrojowy wieczór jak każdego roku, a to jest wieczór pełen radości. Wobec tego zaśpiewamy pierwszą pastorałkę, która się nazywa Wilijo, Wilijo. I można trochę poklaskać. Jak się to godo, pierwsze koty za płoty, pierwsza pastorałka za nami, a teraz zaśpiewamy się tradycyjną kolędę, kero się nazywa, dzisiaj w Betlejem. Ja myślę, że cały kościół się włączy, a zagrają nam akordeoniści z Bielszowic. Thank you.
to była druga kolenda dzisiejszego wieczoru, a teraz będzie pastorałka, która się nazywa kolenda. Nie wiem, czy wiecie, jaka jest różnica między pastorałką a kolendą. Różnica jest taka, że pastorałki śpiewał pastor, a kolendy śpiewał nasz ksiądz. Śpiewamy kolenda, kolenda, pastorałka. Już nad Bykowiną wiostka pierwsza świeci, Jezusie dzieci, no. Siana ty możesz becik, trzeba ci podgłówka, zygówka, zygówka, hej, zygówka, zygówka, hej, hej, hej. Kolęda, kolęda, kolęda jak wiatr, się niesie od morza, ze Śląska i tak, i płynie w dominie, i z wodą na krzew, i groną tuż duszy, i szumi we mle. Już mróz chycił srogo, wioło już na placu, Jezusie niebogo. Nie możesz ty pałacu, po nóżkach się drobiesz, we szopie, we szopie. Ania Kędziora z Bytomia, kiedyś z Rudy Ania Znaj, śpiewała ta piękna piosenka, kolenda. A teraz wejrzycie na ta śliczną panna tutaj, co stoi jeszcze panna do wzięcia. Hopie, fajna dziążka jest za śpiewową, gdy śliczna panna. Prosimy bardzo, kolejna kolenda. W duecie z Darkiem Niebudkiem. Yeah.
fajnie śpiewa ty nasz Darek, nie? Ale słuchajcie, nie każdy chłopak umie śpiewać jak Darek, ale każdy porządny chłop musi zarobić na wilię, musi umieć karpia zabić. Bo z tym jest zawsze problem, nie? I z tym jest właśnie o tym, jak to nasz Paulek zabijał karpia, będzie kolejno pastorałka, która się nazywa Jak Paulek karpia zabijał. Kto woli, karpie jeść zbyt fanny, niż je wyłowiać, żywe spady wanny, a już w zabijaniu, mimo wprawy wcale, nim je łokałoszą, rozwalał się palec. Wilio, wilio, czas nauszyć ryby, czas namoczyć swiwa i suszone krzywy, śnieg już odniesiony i sień już umyto. Smażyć filet, już chciała ten filet na patelni smażyć, bo Paulek się majtnął chyba z 10 razy. Wilio, wilio, czas nauszyć ryby, czas namoczyć w swibach i suszone krzywy. Śnieg już odmieciony i sień już umyto, Paulek spady wanny, żywe karpie tyto. Nastękał się przy tym co nie miara, lecz w końcu na swoim postawił fujara. Teraz karpia wcino przy wilijnym stole, choć ręka ma w bicie i buła na czole. Wilio, wilio, czas nauszyć ryby, czas namoczyć w swibach i suszone krzywy. Śnieg już odmieciony i sień już umyto, Paulek spady wanny, żywe karpie wito. Oczyszczanie twarzy. Hipoalergiczny płyn micelarny od L'Oreal. Jednym gestem idealnie usuwa makijaż. Przeciwpodrażnieniom. Ukojona i piękna skóra. Wybierz oczyszczanie twarzy L'Oreal Paris dla swojego typu skóry. Masz katar i zatkany nos, a także ucisk i ból u jego nasady? Możesz mieć problem z zatokami. Dlatego nie eksperymentuj. Weź Ibuprom Zatoki. Zawiera dwa aktywne składniki. Jeden zwalcza ból, drugi udrożnia nos i zatoki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ibuprom Zatoki. Podwójna siła. Na zapalenie zatok zastosuj Hypertonic Spray. Oczyszcza zatoki. Usuwa wydzielinę zapalną. Doznaj niesamowitej czystości dla zdrowej jamy ustnej. Nowa Colgate Total Pro Interdental uwalnia miliony mikrocząsteczek głęboko między zębami oraz zwalcza płytkę nazębną i bakterie w miejscach trudno dostępnych dla szczoteczki. Wybierz niesamowite uczucie prawdziwej czystości. Nowa Colgate Total Pro Interdental. Głębokie czyszczenie dla zdrowia jamy ustnej. Jedzenie to przyjemność. Ale czasami czujesz się ciężko? Pamiętaj, to nie tylko wątroba. Weź Verdin Complex. Stymuluje trawienie, które zależy od wspólnej pracy trzustki, żołądka i wątroby. I uwalniasz się od uczucia ciężkości. Verdin Complex. Działa i ty działasz. Pijesz herbatę do posiłku? Sięgnij po Verdin Fix. Przekonaj się, że Verdin Fix równie dobrze smakuje do posiłku. Nieważne, jak korzystasz ze swojego telefonu, czy wolisz pisać, czy dzwonić. Ważne, że wrócę na kartę. Dostajesz rozmowy lub SMS-y za 0 zł do wszystkich sieci, nawet gdy 0 zł na koncie. To idzie na zmywak? To
może ja? Ja dawno nie zmywałem. Nie, ja pójdę. W końcu wczoraj przypaliłam pieczeń, więc należy mi się. Z nowym, gęstszym i bardziej wydajnym płynem do mycia naczyń Ludwik. Każdy lubi zmywać. Święta. 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 Więcej prezentów pod choinką. Sanie gotowe? Te święta? LG Swift L9 w super cenie. I LG G2 z nielimitowanym internetem LTE. W te święta LG Swift L9 lub LG G2 w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Play. Mikołaj tu nie stał. Młode łaciate. Z natury zdrowe. Z natury rozbrykane. Łaciate Junior. Pełne mleko energii. Najlepszy wybór to meble Bodzio. Zestawy kuchenne, tapicerowane, pokojowe, sypialnie, nowoczesne szafy przesuwne oraz wiele innych propozycji idealnych do Twojego mieszkania. To wszystko w konkurencyjnych cenach i nieoprocentowanych ratach. Gwarantujemy 3-dniową realizację zamówienia oraz fachową pomoc przy aranżacji wnętrz. Nasza oferta oraz promocje dostępne też na www.bodzio.pl. Zapraszamy! Kolejno kolęda wśród nocnej ciszy. Ja myślę, że znowu się cały kościół włączy. Grają akordeoniści. Wiecie, są takie, możecie trochę poklaskać, się rozluźniemy trochę, fajnie, no właśnie. Wiecie, są w życiu takie chwile, że na tych wilijach czasami kogoś zabraknie. W zeszłym roku był, a w tym roku go nie będzie i właśnie o tym jest ta piosenka.
to bez ciebie jest duma, tak pusto bez ciebie jest mamo. I tyle było na grobie śniega, że tatko ledwo wazon wygrzebał. I no nie mamy żadnych sposobów, żebyś mamuśko wstała no z grobu. Bez ciebie jest mamo. Żebyś tak mogła choć dzisiaj, mamo, przyjść na wieczerzo i zostać na noc, bo choć tam dobrze ci pewnie w niebie, to no tak smutno tutaj bez ciebie. To bez ciebie jest, mamo. Tak pusto bez ciebie, mamo. Słuchajcie, i oby takich smutnych chwil było jak najmniej w naszym życiu, bo i są wesołe, jak ci młodzi przychodzą na świat, takie bajtle piękne, jak tu stoją. Później zaśpiewajmy, przybierzeli do Betlejem. Jeżeli do Betlejem pasterze grają skocznie dzieciąteczko na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, o pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, o pokój na ziemi. Oddawali swe kolęda, prawda? A teraz będzie piękna pastorałka o małym Marianku. Może jakiegoś małego Marianka tu zaproszymy do nas, co? Tu jest mały Marianek, pójdź tu mały Marianek, pójdź do nas tu do Darka, zaśpiewa piosenka, zaśpiewasz razem z nim. Poklap się trochę temu małemu Mariankowi, on jest to taki nieśmiały, mały Marianek. Chodź, syneczku, chodź. Ty masz takie miano, Marianek, Darka. Ja? Marian. Jak się nazywasz? Damian. Damian to jak prawie Marian, nie? Sceniczny Marianek to jest. Słuchaj, mam taką prośbę.
jak ci pokaże tak wyraźnie znak, to wtedy powiesz jo, mały Marianek, dobrze? Zapamiętasz tekst? Powtórz. Jo, mały Marianek. Czekaj, to było na brudno, a to będzie na czysto. Jeszcze raz, jaki masz tekst powiedzieć? Jo, mały Marianek. Bardzo pięknie. No fajnie. Dzieciotko pisza do cia list, pisza bardzo krótko, jaki zimie gist. Jest Ekusie, gist, jo jest Jezusie. Boją spod choinki, podbierą wyszynki, podjadą maszkety, rozciepia lamety. Jak coś ino zechca, to becza i rzesza, chuba mu zaciane. Dzieciotko pisza do cia list, pisza bardzo krótko, jak i zimie gist. Jest Ekusie, gist, jo jest Jezusie. Ważna się Maryczka, by zapolić świeczka, czasem zdyczki zleca, to się zdarzo przeca. Nie suchą mamusi, jak jową popusi, i na moza chciane. Brawo, brawo. Pisza jo dzieciotko, pisza do cia list, pisza bardzo krótko, jak i zimie gist. Jest Ekusie, gist, jo jest Jezusie. Ty siedzisz kaś w niebie, jo pisza do ciebie, żebyś po choinka przyniósł wielką szynka, a we krzynce złoto i kost podane, bo cię o to. Marianku, leź tam pod choinka, bo tam na pewno w gryszynku będzie koło składane. Jak tradycja nakazuje, żeby przy każdym stole zostawić jedno nakrycie dodatkowe, bo zawsze może wpaść niespodziewany gość, który by chciał z nami się pojeść. O tym właśnie kolejna pastorałka pod tytułem Pozostań tu z nami. Dziątko tym moje, to dla
Jola Wałszek z Wielka Dziocha. Rostomili jest taką piękną góralską kolęda, kolęda pastorałka. Pastorałka to jest, bez której się nie obędą żadne święta. Na pewno ją nie rozśpiewamy w naszych domach. Oj, maluśki, maluśki, kiejby, rękawica. Piękno jest ta góralsko-pastorałecka. Ja tak ją co roku słuchał i także stwierdził, aby tak śląsko-pastorałecka napisać o takim maluśkim Jezusku. I o maluśkim Jezusku zaśpiewaną Marta Tadla.
Maryśki Jezusku, daj ty nupel mąż. Hej, leżysz się na brzuszku, małyś jak ten grosz, słodkiś jak rodzynka, kiedy śpisz za dnia. Była Marta Tadla, Darek Niewódek, chór z parafii świętej Barbary w Bykowinie pod dyrekcją Kasi Sroki. Kochani, są takie momenty na Wigilię, czasami my mieszkamy w jakichś dużych blokach i nie wiemy, że ktoś obok jest, są musi ta Wigilia jeść i to jest bardzo przykre. Trzeba o takich ludziach pamiętać. Właśnie o tym jest kolejna pastorałka Wigilijne dzwonki. Że dźwięk się nie
Widzę, że bardzo fajnie, już nie muszę podpowiadać. Słuchajcie, najpiękniejsza, jedna z najpiękniejszych kolęd, które zawsze, ja zawsze jak wracał z pastyrki, to że ją śpiewał, aż do domu, że przyszedł. Lulaj, że Jezuniu. Beata Mańkowska. Ta melodia gra w duszy, Beata Mańkowska, Siemianowic Śląskich. Roztomili, a jak już zjemy tego karpia, jak już zjemy te kapusta tymi grzybami, te kartofle, jak się pojemy, te zupy czasami rybne, jak za dużo zjemy, czy z fanzolami tego komportu, jak się napijemy, potem jakiegoś takiego kieliszeczka dobrej nalewki, żeby dobrze śpiewać na pastyrce. A na pastyrce zawsze jest pełno ludzi. Na chórze jest, jak w Bradrurze, gorąco tam ocie, nie? Właśnie tu przyleciał do mnie jeden, pan go do... Ja by się czegoś napił wody mineralnej tu. Się napił, teraz myślę, że mu się fajnie śpiewa, ja?
Piosenka się nazywa Kolejna pastorałka na pastyrka. Na pastyrka przyszło dzisiaj ze pół wierka, a tu dzisiaj z pół Borowej Wsi przyszło. Od bólu. Ibuprom z inhibitorem COX koncentruje swoją maksymalną moc i uderza we wszystkie punkty bólu. Nawet taki ból nie da